Wyruszamy w podróż po Mazowszu. Po regionie jak dużym i różnorodnym, tak wartym poznania. Trzeba przyznać, że choć to dopiero początek, jest prawdziwie sielsko i anielsko. Położona w Starej Złotorii, na pograniczu Mazowsza i Podlasia, wśród malowniczych pól, w oddaleniu od miejskiego gwaru i pośpiechu, gdzie życie toczy się w zgodzie z naturą i cyklami pór roku, zagroda Sielski Dom i Ogród pani Anny Gawlik, pasjonatki życia na wsi, jej tradycji i ludowej kultury, to właśnie zamiłowanie do wiejskich klimatów sprawiło, że powstała tu zagroda edukacyjna z weekendowymi warsztatami z fotografii, lawendą, rękodzieła, ogrodnictwa i ekologii. Sielski Dom i Ogród powstaje od około 9 lat. Pomysł wziął się z Wielkiej Brytanii, gdzie jest bardzo wiele właśnie takich miejsc na wsi, gdzie właściciele nie zajmują się uprawą ziemi ani hodowlą zwierząt na większą skalę. Jest to bardzo urokliwe miejsce, gdzie można przyjechać na warsztaty z lawendą, na warsztaty planowania roślin w ogrodzie. Również przyjmujemy grupy z szkół i przedszkoli, gdzie prowadzimy zajęcia właśnie przyrodnicze, jak również pokazujemy, jak kiedyś wyglądało życie na wsi. Sielski domek kryje w sobie niecodzienny klimat artystycznej wiejskiej chaty. W środku można zwiedzić kuchnię, pokój dzienny, sień oraz muzeum powojennej szkoły, która mieściła się tutaj przez około 50 lat. W izbach znajdują się pamiątki po przodkach i wiele fotografii oraz opisów dawnego życia na wsi. W tym budynku moi dziadkowie mieszkali przez większość swojego życia. Tutaj przez około 50 lat mieściła się wiejska szkoła podstawowa. W tej chwili jest oczywiście już zamknięta. Utworzyłam w nim muzeum właśnie takiego sielskiego, wiejskiego domostwa. Również dalej w oddali mieści się drewniana stodoła, w której odbywają się warsztaty, jak również małe imprezy okolicznościowe. Z kolei w sielskich ogrodach znaleźć można mnóstwo ciekawych ogrodowych zakątków z kolorowymi kobiercami kwiatów, małą plantacją lawendy i przepięknych róż. Od wczesnej wiosny do zimy ogrody zachwycają różnorodnością i tętniącym w nich życiem. W ogrodzie mieści się wiele różnych zakątków ogrodowych. Są to takie ogrody tematyczne typu ogród ziołowy, ogród różany, ogród preriowy. Oczywiście tutaj taka niewielka plantacja lawendy, ogród wiejski, ogród angielski. Także są to ogrody najczęściej naturalistyczne, w takiej swojej sielskości, bardzo, bardzo urokliwe i w takich miejscach myślę, że najlepiej możemy odpocząć po stresującym tygodniu pracy. Sielski dom i ogród to także niecodzienne smaki. Można tu skosztować aromatycznych ciasteczek lawandowych, orzeźwiającej lemoniady czy syropu. Bardzo często pokazuję odwiedzającym, jak powstają ciasteczka lawendowe, które ostatnio zostały zaliczone do kulinarnego dziedzictwa Mazowsza. Inspiracją do zrobienia takich ciasteczek była moja babcia. Są to ciasteczka kruche. Babcia często dodawała do nich zioła, również lawendę. Ja do swoich ciasteczek dodaję wyłącznie lawendę. Jeśli szukacie Państwo odpoczynku w sielskim klimacie, wyciszenia i harmonii płynącej z natury, z pewnością znajdziecie je w zagrodzie Sielski Dom i Ogród. Tu czas płynie wolniej, a malownicze otoczenie koi zmysły. Serdecznie zapraszamy do Sielski Dom i Ogród. Możecie nas znaleźć na www.sielski.com.pl, jak również na Facebooku, Instagramie i na YouTubie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do odwiedzenia naszego miejsca.
Z sielskiego domu i ogrodu ruszamy w dalszą podróż, opuszczając urokliwą zagrodę pani Anny. Już wkrótce zapraszamy na kolejny przystanek w odkrywaniu Mazowsza, regionu jak dużego i różnorodnego, tak wartego poznania.